Witam na moim kanale po pewnej nieobecności. Wskoczyło mi 500 subskrypcji, także dziękuję. Aż jestem w szoku, że tyle. Dzisiaj się pochwalę. Kupiłem sobie nowy zestaw. Za chwilę go tutaj pokażę. Oto i on. Wymieniam mój już wysłużony sprzęt. Miałem procesor i7 czwartej generacji 4770K, a będę mieć nówkę sztukę i7 13700K. O, tak się tutaj w pudełeczku coś z nim zadziało, ale mam nadzieję, że nic mu nie jest. Do tego dochodzi pamięć DDR5 już, czyli przeskakuje z DDR3 z 32 GB w 4 kościach na... zostaje przy 32 w 2 kościach, no ale mam możliwość rozbudowy, także nie ma stresu. Dopowiem, że w laptopie mam 48, bo mam 4 gniazda, 2x16, jakieś 8 mi leżały, dołożyłem. No trochę wstyd, że tutaj w PC-cie będzie tylko tyle, ale dołożyć zawsze można. DDR5 już staniały od zeszłego roku o połowę, powiedzmy, więc nie jest tak źle. Mam chłodzenie Navis RGB 280 i potrzebuję pod nowy soket cały upgrade kit, jak to tutaj piszą. Także to też sobie zamówiłem. Można to od producenta za darmo, za koszt wysyłki, ale trzeba rachunek za procka dawać i za chłodzenie, za dużo kombinowania. Także to też i płyta główna. Miałem Aseoka Z87 Extreme 4, nawet mam jeszcze gdzieś pudło od niego, bo wymieniałem, bo mi się tam rok temu zepsuł. Wymieniłem na taki sam, a teraz będzie na najnowszym chipsecie Z790, płyta PG Sonic, czy PG Sonic, nie wiem jak to czytać. Generalnie najtańsza płyta, jaką w ogóle dostałem w hurtowni, z DDR5 i w pełnym ATX-ie, z tych Zetek oczywiście. W sumie mało ich było, jak patrzyłem na X-comie, to też bardzo malutko, w zasadzie 4 płyty tylko były, 2 w ogóle niedostępne, 2 z opóźnionym czasem dostawy, w tym właśnie ten model. Więc mam i sobie rozpakujmy, zobaczmy, co tutaj w ogóle w nim jest. Tym razem tak zapakowane. O. Pięknie, tu gąbeczką wyłożone, żeby się nic z tym nie stało. Płyta wielka, ciężka, chyba nawet cięższa od tej, co miałem. Odłożę na chwilę na bok. Zobaczymy jeszcze, co jest tutaj w kartonie pod spodem. Instrukcja obsługi, ale to wiadomo, niepotrzebne. To sobie mogę na obudowę nakleić. I tutaj co mamy? Jakieś trytytki czy coś. Kabelki SATA, śrubeczki do dysków NVMe. Dobra, to jakieś śrubki, to się jedna się przyda, więcej nie potrzebuję, bo mam tylko jeden dysk. No i wyciągnę płytę. Jest sobie płyta. O, tu trzeba poodcinać. Dobra, wracam. Nożyczkami poucinałem te trytytki. No i sobie wyjmę całą płytę delikatnie. O, taka. To na bok. Co my tu mamy? Maskownica wbudowana. Fajnie, bo nie lubię, jak trzeba tą blaszkę dokładać. Obejrzmy ją sobie z tyłu. Tak sobie wygląda. Nie, żebym był jakimś wielkim fanem, po prostu taka płyta się trafiła. Jest to płyta i tak na wypasie. Jak patrzyłem ceny w X-comie, to 1400 za nim trzeba położyć. No, mi się udało nieco taniej, ale to mniejsza z tym. Co my tutaj mamy? No, 4 gniazda na DDR5, LGA 1700 na procka, zwykłe zasilanie 24 pin, tutaj 2x8 na CPU, to ja aż muszę zobaczyć, czy w mój zasilacz, ale powinien mieć 2x, czy on to ma. Można sobie Wi-Fi podłączyć kartę
Tanie są, za nieco ponad stówkę można mieć AX-ową, taką co gigabit prawie wyciąga, tu anteny można do tego wypuścić. 8 razy SATA 3, tutaj mamy 6, tutaj mamy jeszcze 2. No i tu pod spodem jeszcze się chowają gniazda na NVMe. Ja chyba zamontuję swój dysk tutaj, za chwilę go pokażę, był już kiedyś na kanale ten mój dysk. Tak, tu jest dodatkowo z takim termopadem, to tutaj przyjdzie dysk mój, a mój dysk to był i jest Samsung PM981A o pojemności 2 TB i ten dysk miałem na tamtej płycie, gdzie nie było złącza M2 i na takim adapterze sobie chodził. Podobno mógł zabierać linię PCI Express karcie graficznej mojemu RTX-owi 2080. Nie wiem. Tutaj na pewno nie będzie to nikomu w niczym przeszkadzało. Jak my to tutaj mamy? Aha, są dwa gniazda w tą stronę albo w tą stronę. To jest ciekawe. Domyślnie jest tutaj ten kołeczek wbudowany, więc ja chyba pod to podłączę. No, ale nie ukrywam, sprawdzę za chwilę w specyfikacji, bo się dziwiłem, jak może być 5 gniazd. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, a tu są dwa. Ciekawostka taka. Sprawdzę, może przełączę. I już wiem, zostaje to tak. Tu mamy jakieś mega super szybkie, ale ono zabiera jakieś linie z PCI Expressu, czyli zostawiamy tutaj. Czyli zostawiamy tak, jak tutaj domyślnie było podane. Czy ja to dobrze montuję? No chyba tak. Tak i tak, dobra. Hops. Tutaj też hops. No. Także to wolałem zamontować sobie już, żeby później nie grzebać, jak zaniosę płytę ze wszystkim do domu. Pamięci. Myślę, że nic się nie zmieniło w kwestii ich montażu, więc standardowo montujemy na gniazda drugie i czwarte. Ale gdyby się coś zmieniło i bym nie doczytał, to możecie mi w komentarzu napisać, że zrobiłem błąd, to sobie później poprawię. Tu i tu. Hops. Teraz, żeby nie pomylić, drugą stroną. Hops. Elegancko. I to tak. Dobra, siedzi to. No i zostaje nam wisienka na torcie, albo truskawka, jak kto woli. Czyli i7-13700K. No to trochę potwór, trzeba przyznać. Coś się z tym pudełkiem tutaj w transporcie zadziało dziwnego. No ale sam procesor wychodzi. Naklejkę mogę sobie następną na obudowę wrzucić. No i co my tutaj mamy? Standardowo trzeba odblokować soket. Zmieniło się to nieco, bo te nowsze idą już nieco inaczej. Jest montaż w drugą stronę. No ale jest dobry ten montaż, a nie to co w AMD z tymi nóżkami, co się tam ludziom wykrzywiają, łamią. Tak, żeby nie było. 13700K. I którą on stroną idzie? Tu są wycięcia, więc będzie widać. Idzie on sobie tak. Delikatnie. No i wchodzi. Montowanie Intela to nie jest żadna filozofia, żadna wielka sztuka. Po prostu go wkładamy tutaj, doduszamy. O, pięknie wyskoczyło. Gotowe. Pozostaje jeszcze co? Jeszcze zamontować tą podstawkę pod chłodzenie i mogę kompa mogę to wynosić do komputera do domu. A starą płytę mogę wymontować. No i to od spodu, ale to chyba za chwilę wrócę, jak już będę mieć zamontowany, bo to za długo będzie trwało. Mam to.
Tu mamy oznaczenie w Silent MPC. Nie wiem, czy będzie dobrze widać takie literki. I zawsze w instrukcji jest napisane, że mają być widoczne na przykład tylko A, AB, C albo jeszcze D. Tutaj już sprawdziłem, ma być widoczne A, B, C, D ma być zasłonięte, czyli tak minimalnie zachodzi ponad tutaj końcówkę tego. Bo ja już to przymierzyłem. Tu jak sobie przyłożę, to za chwilę będę mógł to sobie przykręcić. Tutaj pasują już mi otwory. I co tu trzeba zrobić? No trzeba po prostu wstawić to. Te takie dystanse. Później ładnie trafić śrubkami, jak już będzie ta cała blacha założona. No to może mi odjeżdżać, tak trochę niewygodnie się to montuje. No to chyba tak musi przyjść. O, zapewne tak. No za chwilę będę mieć to, to już pokażę gotowe. No udało się zamontować, mam tylko nadzieję, że dobrą stroną mam to pozakładane, a nie odwrotnie. Najwyżej sobie obrócę, jak się okaże, że chłodzenie w to nie pasuje. Dobra, siedzi sobie. No i co, to by było tutaj na tyle. Ja dodam od siebie, że dysk przekładałem, bo mam na nim swój system, który mam od ponad 8 lat. Ciągle aktualizowany, nie instalowałem go tyle lat na nowo, więc tak to zostaje. No i co, polecam, kupcie sobie nowe. Nie wiadomo, jak to będzie po nowym roku z dostępnością. No i tyle. I jeszcze raz dziękuję za 500 subskrypcji. Nie wiem, skąd się to wzięło. Myślałem, że nikt tego nie ogląda. No, na razie, cześć.